cztery zasady. Polski rolnik, polski zakład przetwórczy, polskie białko i polskie rasy. Produkt polski jest ważny dla nas wszystkich od samego początku do końca. Właśnie ten promowany w tej chwili kierunek produkcji roślinnej, promowanie od pola do stołu pod znakiem produkt polski, czyli kupuję materiał siewny tylko i wyłącznie nasz krajowy, żeby był bezpieczny, bo jesteśmy wolni, jesteśmy krajem wolnym od roślin modyfikowanych genetycznie. Idea znaku Produkt Polski została zainicjowana przez ministra rolnictwa w związku z zamiarem udzielenia wsparcia polskim rolnikom, polskim hodowcom. Puławiak i rasy rodzime to jest to, co jest, powinno być adresowane dla małych gospodarstw i też to jest element tożsamości naszego kraju, także to jest podwyższenie znaku Produkt Polski. Jest różnica, jeżeli chodzi o tempo wzrostu tych zwierząt na niekorzyść i w ilości prosiąt, ale nadrabia opiekuńczością, nadrabia zdrowotnością, tak, że pozwala mi dzięki puławiakowi stosować nawet rośliny bobowate u prosiąt, u loch karmiących, co spowodowało wykluczenie kompletnie komponentów soi genetycznie modyfikowanej i też soi krajowej. Jeżeli producent stosuje ten znak na produkcie nieprzetworzonym, to musi zapewnić nam w dokumentacji przez siebie posiadanej, że mięso, na przykład mięso, pochodzi ze zwierząt urodzonych, wychowanych i ubitych na terenie Rzeczypospolitej. Jeżeli to jest z kolei produkt przetworzony, to takiego surowca zadeklarowanego jak wyżej musi być przynajmniej 75%. Jeżeli jest dobrze prowadzona hodowla, jeżeli jest odpowiednio żywiona ta wieprzowina za życia, to jest to bardzo wartościowe, smakowite, zdrowe mięso i absolutnie nie widzę żadnych powodów, żeby ktoś miał z niego rezygnować. Tym bardziej, że jest silnie wpisane w polski kontekst kulturowy, polskiej kuchni. Niezależnie praktycznie od regionu, to dania z wieprzowiny są ozdobą stołu.